Ostrołęka! 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 To jest, proszę Państwa, właśnie coś, czego nam nikt nigdy nie zabierze. Ja też chciałem z całego serca wszystkich przywitać i podziękować za Waszą obecność. Panu trenerowi, panu oficerowi prasowemu i wszystkim, którzy tutaj są, bardzo dziękuję. To jest dla nas wyjątkowa chwila, oczywiście ze względu na obecność trenera Antigi, ale też, jak wiecie doskonale, świętujemy 15-lecie niezwykłego klubu, wyjątkowego klubu, który jest nie tylko środowiskiem, gdzie wspaniale grają młodzi ludzie, gdzie są świetni trenerzy i działacze, ale to jest środowisko, które koncentruje wielu Ostrołęczan. I za to wszystko, co wokół klubu się dzieje, chciałem dzisiaj razem z przewodniczącym Jurkiem Grabowskim w imieniu samorządu Wam wszystkim podziękować. To są rzeczy niezwykłe, bo wiecie, miasto to nie jest tylko teren czy jakaś nazwa. Miasto to są ludzie, a środowisko siatkarskie w Ostrołęce nadaje temu miastu wielki koloryt. Dlatego dzisiaj, gdy jest jubileusz, gdy możemy go obchodzić w obecności tak wyjątkowych gości, gdy jest z nami trener mistrzów świata, co w naszej historii jest przecież tak nieczęste, chciałem bardzo podziękować wszystkim, którzy przez te 15 lat klub współtworzyli, zaczynając od ówczesnego prezydenta miasta, a obecnego posła pana Arkadiusza Czartoryskiego i trenera Edwarda Góreckiego, którzy od początku, prawda, współtworzyli, a szczególne słowa uznania kierując do pana prezesa Nowaczyka, do pana trenera Luzca i wszystkich, którzy bezinteresownie tworzą ten klub. Bardzo za to dziękuję. I raz jeszcze pozdrawiam wszystkich, którzy tworzą ostrołęckie, wspaniałe, niezwykle mocne środowisko siatkarskie. Życzę Wam kolejnych lat pracy, współpracy, najwspanialszych emocji. I na szczęście moje przemówienie się już kończy, bo wiemy, kto dzisiaj jest naszym szczególnym gościem. Pozdrawiam wszystkich, dziękuję bardzo. 15 lat temu spotkały się trzy małżeństwa. To było małżeństwo Góreckich, Majewskich i Nowaczyków. I dwa miesiące później, 25 lutego 2000 roku, został zarejestrowany w sądzie klub pod nazwą Autonomiczne Stowarzyszenie Piłki Siatkowej NET. W pierwszym roku w rozgrywkach brali udział tylko kadeci. Na mecze jeździliśmy własnymi samochodami, sami płaciliśmy za sędziów. Ale już od stycznia 2010 roku, od zarejestrowania klubu, z nami cały czas było miasto Ostrołęka. Dynamiczny rozwój klubu odnotowaliśmy z momentem, o którym wspomniał poseł Czartoryski, z momentem zadebiutowania naszych seniorów w drugiej lidze. Graliśmy w drugiej lidze 9 sezonów. Na koniec 9 sezonu zakończyło się to sukcesem i w 2010 awansowaliśmy w turnieju w Będzinie do pierwszej ligi ogólnokrajowej. W pierwszej lidze gramy już 5 sezon, jak widać, z dobrym skutkiem. W międzyczasie w naszym klubie grało około 200 zawodniczek i zawodników, bo był to klub wielosekcyjny. W różnych kategoriach oczywiście wiekowych. Treningi prowadziło 18 trenerów. Klubem kierowało 3 prezesów. Przepraszam, że się zgubiłem, okulary uciekły. Ilości widzów i sympatyków nie podejmuje się zliczyć, a było ich tysiące. Kibice, jak zawsze, dumni ze zwycięstwa i wierni po porażce, to oni przemierzali tysiące kilometrów, by dopingować naszych zawodników w meczach wyjazdowych. Dorobkiem klubu jest szerokie zaplecze sponsorów i osób aktywnie wspierających siatkówkę. Miasto Ostrołęka przez cały okres 15 lat funkcjonowania klubu jest wiernym i największym sponsorem klubu. W tym uroczystym dniu składam podziękowania na ręce prezydenta miasta, pana Janusza Kotowskiego. Ustaw, nie ucierpą! Ustaw, nie ucierpą!
Dzień dobry. Grałem tutaj kilka lat temu. Jest widać, że Ostrołęka jest miasto siatkówki. I dziękuję za zaproszenie. Skłonił pan do gry w reprezentacji Mariusza Blazłego. I czy można zrobić to jeszcze raz? Czy widzi pan zawodnika, który może w zespole zastąpić najlepszego atakującego mistrzostw świata?
No, nie było łatwo, bo jak wiecie, Mariusz już rezygnował grać z reprezentacją. Ale był ważny, bo zostawiał MVP turnieju. Nie miałem doświadczenia, ale miałem wytłumaczyć moją koncepcję, jak będziemy grał. I dobrze, było trochę dziwne, bo miałem namówić go w siatni, ale było fajne. Ale oczywiście chciałem, że Mariusz Blazły będzie grał znowu, ale myślę, że będzie bardzo trudno to. Trzymamy kciuki. Kolejne pytanie zadane przez czytelnika brzmi: czy po Mistrzostwach Świata zmienił się jakoś Pana stosunek do Polski, czy jest taki sam jak przed Mistrzostwami? Jest trochę inny, bo był wielki sukces i myślę, że wszyscy nas jesteśmy bardzo popularni teraz tutaj w Polsce, ale mam nadzieję, że ja jestem tak samo osobą. Bardzo dziękujemy. Kolejne pytanie. Czy w szatni reprezentacji narodowej można posłuchać O Belino, rodem z bydgoskiej Delekty? Prawda, że śpiewam bardzo źle, ale to dla mnie atmosfera drużyny, to jest bardzo ważne. I myślę, że to często jest klucz sukcesu. Szanowny panie trenerze, w ostatnich spotkaniach Plus Ligi świetnie radzi sobie Grzegorz Łomacz. Ostrołęczanin zbiera wspaniałe oceny i jest wybierany MVP kolejnych spotkań w najwyższej klasie rozgrywkowej. Czy znajdzie się dla niego miejsce w reprezentacji? Pierwsza rzecz, nie wiedziałem, że Grzegorz Łomacz był stąd. Ale obserwuję dużo, jak gra, bo gra teraz bardzo dobry sezon i ma szansę grać z reprezentacją. Tak. Mówicie to tak cicho! Super. Moment. Czy zna pan słowa Mazurka Dąbrowskiego? A jeśli tak, to czy chciałby pan zaśpiewać nam fragment? Brawo! No, oczywiście trochę znam, ale nie mogę teraz, no, to niemożliwe, ale... To może Obelino? Też nie. To następnym razem, za rok, jak pan do nas przyjedzie, umawiamy się. Kochani, czy śledzi pan poczynania zespołów pierwszej ligi i co może pan powiedzieć o zespołach występujących na zapleczu Plus Ligi? Prawda, że oglądam dużo więcej Plus Ligi, bo już to jest dużo pracy, ale wiem, mam informacje, wiem, kto gra dobrze i niestety nie oglądam dużo pierwszej ligi. No tak, trenuje pan naszych kochanych siatkarzy. No brawa za odpowiedź. W sumie to pytanie czytelnika, skąd wziął się pomysł na zostanie trenerem? Czy nie myślał pan jeszcze o kontynuowaniu kariery jako zawodnik?
Kiedy miałem propozycję, zaczynałem ostatni sezon jako zawodnikiem i miałem też jeszcze jeden rok kontrakt z Bełchatowem. I oczywiście był zawsze fajny gracz, ale to dla mnie było bardzo dobra okazja, aby prowadzić reprezentację. I teraz brakuje trochę trenować i grać mecz. To ta atmosfera, tak, to była bardzo ważna dla mnie. Wspomniał pan o Skrze Bełchatów. Czy to z nią, czy z Delektą Bydgoszcz, z którym klubem siatkarskim wiąże się pana najmilsze wspomnienie? Grałem dużo więcej na Skrę, ale grałem dwa lata w Bydgoszczy i to dla mnie było bardzo ważne, bo potem miałem okazję, aby wrócić do Bełchatowa i pokazać, że nawet jeżeli nie gram w Bełchatowie, mogę grać dobrze i mogę walczyć za Oszak. W jednym z wywiadów powiedział pan, że najlepszym miejscem na sportową emeryturę będzie hiszpańska Majorka. Czy po sukcesach z Polską reprezentacją będzie łatwo opuścić nasz kraj? W przyszłości dalekiej, miejmy nadzieję, a może wcale? Tak, myślałem, że potem będę na Majorce, ale teraz plany są inne i jestem bardzo zadowolony tutaj w Polsce, bo jest kraj siatkówki i to jest idealne. Ja nie wiem, czy tam te następne pytanie przeczytać, ale sprężam się. Panie trenerze, oprócz siatkówki, pana pasjona i nurkowania jest rugby. Skąd się wzięło zainteresowanie tym sportem i kiedy? Nie, rugby podoba mi się, ale to nie moja pasja. Czyli nurkowanie? Nurkowanie, tenis, podoba mi się. Generalnie dużo sportu, ale nurkowanie tak. My się bardzo cieszymy, że nie został pan nauczycielem tenisa ziemnego. Także mam nadzieję, że pan również. Brawa dla pana trenera, dla naszego trenera, brawa trenera naszych siatkarzy. Momencie. Serce mi bije, nie wiem, czy nie słychać w pierwszym rzędzie. Ja się zagubiłam. Sam pan wspomniał, że był pan już w naszym mieście jako zawodnik Delekty Bydgoszcz. Czy zachowały się jakieś wspomnienie? Coś pan zapamiętał? Wspomnienie o naszym mieście. Nie pamiętam doskonale, jak był wynik, ale pamiętam, że był pełny tutaj. Atmosfera była bardzo fajna. Brawa. Miejmy nadzieję, że to spotkanie bardziej pomoże Szorzyskowi. Wielkie brawa, kochani, dziękujemy. Na tym kończymy pytania.